Hej, witaj ponownie. Z tej strony Mariusz. Porozmawiamy dzisiaj o spalaniu tłuszczu w największym możliwym uproszczeniu. Prościej już się nie da. Mam nadzieję, że Ci to pomoże. Mam nadzieję, że podzielisz się z innymi, ponieważ wiele osób teraz podczas tego weekendu pytało nas, w jaki sposób zrzucić kilogramy. Pomyślałem, że wezmę to, po prostu omówię w 5 minut. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy, dostarczamy, jak również jakie mamy magazyny energii w naszym organizmie. Przede wszystkim osoba, która nie jest otyła, jest osobą szczupłą, zawiera mniej więcej 100 tysięcy kalorii tłuszczu w swoim organizmie. Jeśli jesteś osobą szczupłą, posiadasz około 100 tysięcy kilokalorii magazynów w swoim ciele, czyli magazynów energii, do których możesz się dostać w każdej chwili po to, żeby wykorzystać to jako energię. Zamieniając to na tłuszcz, to jest między 13 tysięcy gramów tłuszczu u osoby szczupłej, nawet do 30 tysięcy gramów tłuszczu u osoby, która jest otyła. Następny magazyn energii, który mamy, to jest glikogen w naszym organizmie. Jest to około 1700 kilokalorii. Następna energia to jest cukier, który znajduje się w naszej krwi. To jest około 4 gramów, jedna łyżeczka cukru, to jest około 15 kilokalorii. I gdzie powstaje problem? Dlaczego większość osób nie potrafi zrzucić kilogramów? Ponieważ nie wie o włączniku, nie wie o czymś, co się nazywa insulina. Nie wie o tym, że potrzebuje insuliny do tego, żeby wykorzystać, czy wyłączyć insulinę po to, żeby wykorzystać energię, która jest skumulowana w magazynach. Tutaj w tym miejscu powstaje problem. Większość osób spożywa od 200 do 300 gram węglowodanów dziennie. To będą ziemniaki, ryże, makarony, chleby, bułki, ciasta, słodycze, napoje cukrowe, nawet soki ze sklepu owocowe, które dostarczają bardzo dużo węglowodanów. I większość osób podróżuje cały czas w miejscu, gdzie korzysta tego z glikogenu i z tego cukru, który znajduje się w ich krwi, jak również dokładają do magazynu, ponieważ spożywają za dużo energii w ciągu dnia, za dużo węglowodanów. Mają za dużo węglowodanów, jak również za często jedzą. I w momencie, kiedy ten włącznik po prostu cały czas jest włączony, kiedy insulina cały czas działa, nie ma możliwości, żebyś mógł sięgnąć do tych magazynów i wykorzystywać tłuszcz do tego, żeby dostarczyć sobie energii. Nie jesteś w stanie dotrzeć do tłuszczu, żeby zacząć go spalać i w ten sposób schudnąć. Do czego potrzebujemy dojść? Potrzebujemy do tego dojść, aby zmniejszyć ilość węglowodanów, czyli podążamy w kierunku zmniejszenia ilości węglowodanów, najlepiej nie więcej niż 50 gramów dziennie, jak również zmniejszamy częstotliwość jedzenia poprzez wprowadzenie czasowej głodówki. To będą dwa klucze do tego, żebyś mógł się w końcu dostać do tych magazynów energii, do tego magazynu tłuszczu, żeby zacząć to spalać. Ale jest jeden problem. Wiele osób w Polsce i nie tylko ma zepsuty włącznik. Zepsuty włącznik nazywa się insulinooporność. Czyli mimo tego, że zaczynają już korzystać z dobrego planu, wprowadzają czasową głodówkę, zmniejszają ilość węglowodanów, przestają jeść pieczywo, przestają jeść węglowodany w postaci ziemniaków, nadal nie mogą schudnąć, nadal mają problem, ponieważ mają insulinooporność. Po to, żeby się pozbyć insulinooporności i żeby naprawić ten włącznik, który tutaj potrzebujemy naprawić, niektórzy z nas potrzebują kilka tygodni, 6 miesięcy, 12 miesięcy, a nawet kilku lat. Ponieważ przez lata, kiedy spożywamy za dużo węglowodanów, jemy za często, ta insulina cały czas podróżuje w naszym ciele i mamy po prostu wielki problem. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś zerknął pod film pod spodem, wkleję tam dwa filmy. Jeden, w którym mówię o tak zwanej diecie ketogenicznej. Diecie ketogenicznej wegańskiej, którą my stosujemy od lat. Jak również opowiem Ci o tym, w jaki sposób możesz zastosować 5 prostych kroków po to, żeby zacząć spalać tłuszcz, wykorzystywać magazyny energii ze swojego ciała, żeby zrzucić kilogramy. Natomiast to jest bardzo ważne, co pragnę podkreślić. My nie zajmujemy się zrzucaniem kilogramów. My zachęcamy do tego, aby odzyskać zdrowie poprzez właściwe odżywianie, czasowe, jak również właściwe składniki, po to, żeby odzyskać zdrowie, a przy okazji zrzucić zbędne kilogramy. Zachęcam Cię do tego, żebyś włączył linki pod spodem, przejrzał dokładnie, jak my to robimy i zobaczył, w jaki sposób tysiące osób jest w stanie zrzucić kilogramy, odzyskać swoje zdrowie dzięki temu, czym się dzielimy. Mam nadzieję, że to było proste. Mam nadzieję, że jesteś w stanie zrozumieć, że w tym obszarze cały czas podróżujesz
I żeby dostać się do tego, potrzebujesz naprawić włącznik. Włącznik w postaci insuliny. Podziel się koniecznie z innymi. Dzięki za wszystkie paluchy i serducha i do zobaczenia na następnym wideo. Cześć!